Dzień doberek, dzień doberek. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Jak widzicie, to ja się właśnie unoszę, wstaję. No, unoszę się, wstaję, bo szykuję właśnie młodzież do szkoły. Już zrobiłam im kanapki, to znaczy tylko Gracjanowi, bo Oliwia ma jedzenie na tej tam swojej karcie. No i widzicie od razu, że jestem jeszcze nieobudzona. Powiem Wam, że fajna skóra jest pod oczami. Wczoraj nałożyłam sobie, słuchajcie, zaaplikowałam olej kokosowy i poszłam sobie spać. Nie zmyłam w ogóle, dopiero zmyłam rano i skóra jest bardzo fajna. Nie wiem, czy to nawet widać, ale jest taka mega gładka, mega, mega. Także dzisiaj pielęgnacja, którą sobie zrobimy. Oczywiście może Wam kawałeczek pokażę, a teraz chcę Wam pokazać. No i dzisiaj zdejmę choinkę, słuchajcie, więc po 20 już jest. Jest mróz, przymrozek, jest bialusieńko i powiem Wam, że jest minus... Jest minus 8 stopni. Do tego. No, także jak widzicie, to dzisiaj na vlogu będzie ostatni dzień choinki. Postaram się właśnie przed pracą ją już schować, wynieść w ogóle na stryszek. Stała tak sobie, bo stała, bo po prostu... Nie było kiedy komu się wziąć za choinkę. No, ja szykuję ich, ale tak się zastanawiam właśnie, czy już wstawać, czy jeszcze się może położyć na jakieś pół godzinki. Nie wiem, może Wam tutaj pokażę. Zobaczcie, jak jest biało. No, birusieńko. Mróz totalny. No, także ja jeszcze tutaj dojadam sobie parówkę. I co? Tyle i życzę Wam przyjemnego dnia. Nie wiem jeszcze, z czym się do Was odezwę, ale tak postanowiłam, że nagram vloga. Mam też ochotę zrobić Wam jeden przepis, więc może właśnie dzisiaj go zrobię od razu podczas tego vloga. Zrobimy sobie pielęgnację. Siadę, później pokażę Wam try on haul z Shein. No znaczy pokażę, nagram Wam. No, także ja Wam życzę przyjemnego dnia. Dzisiaj 23 już stycznia. I ktoś, kto ma urodziny, to oczywiście wszystkiego najlepszego i pozdrawiam serdecznie i odzywam się do Was później. No i hejo, hejo, robaczki. I już jestem, jak widzicie, lekko wymalowana. Bardzo lekko. Co użyłam, już Wam szybciutko podpowiem. Kiko cały czas używam teraz, odkąd go zakupiłam, bo go testuję. Delikatniutko go zmieszałam z Catrice. To jest ten Makeup Transformer Drops, który rozjaśnia. Nie użyłam dziś tego wypełniacza ust, także zapomniałam. Cało mam nasmarowane Ritualsem, serdecznie Wam go polecam, bo jest przepięknym zapachem. A na rzęsach mam Kisses from Italy Essence, taki tusz i taki efekt. Więc nie wiem, dajcie znać. Zaraz sprawdzę, czekajcie. Sprawdzę, czy można go dokładać. Uwaga, i tak, ja będę właśnie wychodzić. Zabieram Was właśnie do TK Maxa, tak jak powiedziałam. Sprawdźmy sobie, on właśnie tak nabiera dziwnie dużo produktu, a wcale tak dużo nie nakłada na rzęsy. Zaraz zobaczymy, czy można dokładać. Można dokładać. Można dokładać i powiem Wam, że zbyt mocny już efekt. Bardzo fajny tusz. Ja w ogóle nie wiem, czemu ja zapomniałam, że ja go mam. On był, słuchajcie, w rzeczach do testowania, a rzeczy tych do testowania jeszcze trochę jest. A ja też nie chcę Wam robić testu takiego, wiecie, tuż po tuszu, bo to też nie o to chodzi. Bo chcę sprawdzić, jak się dany produkt gdzieś tam będzie spisywał przez jakiś chociaż krótszy czas. Chociażby ten, wiecie, tydzień. Czekajcie, tutaj mi coś się wyjechało. Jeżeli chodzi o minimalne, oczywiście minimalne, naprawdę minimalne wyświetlenie, to oczywiście użyłam tego z Bell. Dziś mam włosa, wiecie co? Takiego chyba, wiecie o co chodzi? Takiego włoska, nie rzęsowego, tylko chyba taki od kota czy coś. Jak wygląda efekt tego tuszu, na pewno widać. To użyłam do rozświetlenia, bardzo delikatnego zresztą. Nie używałam żadnego korektora, jeżeli chodzi o pędzelek. No kurde, zaraz się wkurzę, słuchajcie. Pędzelka używam do podkładu cały czas tego, uwielbiam, uwielbiam, świetnie się nim pracuje. I co jeszcze? I to wszystko chyba. Nie mam nic na oku, jeżeli chodzi o zapach, to ten Grace, czy jakoś tak. No, a na sobie mam, o, jak widzicie, na sportowo, żeby nie było. Spodnie dresowe, bluza dresowa, ta z Miki, tutaj mam schowane klucze i błyszczyk. Aha, jeszcze na ustach, wiem. Na ustach mam tego NYX-a, to jest ten NYX Candy Slick i to jest, słuchajcie,
Glowy Lip Color i 06. Birthday Sprinkles. Tak się nazywa. Nie wiem, dość szybko chyba schodzi z ust. Dziwna konsystencja, taka kremowo-galaretkowa, zimna. Dziwna jest bardzo. Ale mogłaby się dłużej trzymać. Tak wyglądają usta, taki kolor szalony, bo taki różowo-fioletowy, ale mi się podoba. No i co? No i będziemy spad umywać. Patrzcie, zdarła mi się ta. Pokażę Wam, tapeta mi się zdarła. Widzicie z tego kawałeczka? Muszę wziąć drabinę i tam wskoczyć jakoś. Zostawiam włączony telewizor. Zgasiłam tylko świeczki. Biorę telefon, karty mam, klucze mam. Siatki żadnej nie biorę. Idziemy sobie za olejkiem. Mogłaby wziąć sobie tylko, wiecie co? Red Bulla patrzę, ale mam tylko Monstera dużego. Dobra, gdzieś po drodze kupimy. Zgaszę tylko kominek. I nie biorę zegarka, nic nie biorę, chociaż uwielbiam ten zegarek ostatnio, co zamówiłam, ale nie chce mi się dzisiaj już nic brać. Także ja idę, filmik macie w ogóle na kanale. Okularki wzięłam, portfel wzięłam, najważniejsze, więc idę. No, zostawiam włączony telewizor, niech sobie gra. Klucze, najważniejsze klucze. No, biorę śmieci, śmieciowisko i spadowuję. Także mam nadzieję, że taki mini vlożek też Wam się spodoba, ale mam dzisiaj na 16, więc do tej 16 mam chwilkę. Cały czas mam dzisiaj tutaj ze ścianą, słuchajcie, świtrują non-stop od samego rana. No, coś robią, nie ma żadnych listów, więc to nasze chyba nie było jeszcze, albo już było i nic nie było. Także ja teraz się musiałam rozłączyć, ponieważ potrzebuję drugą rękę do otwarcia tych popierdzonych drzwi. No i co? I odezwa się do Was już w TK Maxie. Maxie. Chciałam Wam nagrać tutaj drogę powrotną, ale akurat Krzysia zadzwonił, pogadaliśmy, więc nie miałam jak. Oczywiście poszłam po olejki z Wami. W TK Maxie nie miałam jak nagrywać, bo po pierwsze było bardzo dużo tulaków. Tu znajoma, tam znajoma, tutaj hej, tutaj hej. Czekajcie. A po drugie, obsługa tak dość mocno chodziła właśnie, więc czekajcie. Więc siłą rzeczy nie miałam jak. Dobra. Jestem. Słońce świeci, więc dlatego mam okulary. Jakby ktoś pytał, zobaczcie, jakie słońce. No, dość mocne. Pokażę Wam oczywiście, co zakupiłam. Zrobię Wam, poczekajcie, może hola z szafki. Dobra, jakoś chyba damy radę, co? Mam tutaj zakupy. Pokażę Wam, co zakupiłam. I biorę się za jedzenie. Miałam Wam zrobić przepis. Jest prawie 14. Zaraz zobaczę, czy mi się uda, czy dam radę, czy też nie. Dobra, czekajcie, ściągam oczy, ale dziwnie. Dobra, już ogarniam. Muzyczka gra, ściągam szal. Co jest? Słuchajcie, podrywały mi się w pizdzie te płytki tutaj, wiecie, te co miałam tutaj, te gumoleon zasrane. I nie wiem, co ja tutaj zrobię. Nie wiem, co zrobię, bo to się odrywa nie w całości. Trzeba byłoby czymś podhaczać. Nie wiem, powiem, że nie wiem. Nie wiem, rozwalam ręce na to. Rozkładam. Wiecie, jak się mówi, czekajcie, tylko zobaczę, czy to ważna wiadomość. Mam wiadomości. Więc zakupiłam takie dwie maty na stół. One są takie bardzo ciężkie. Z takimi koralikami. Wytegowane są koralikami i jakimiś nami. Takie dwie. Świecące, fajne, ciężkie. Z myślą o stoliku tym takim tam do salonu i one kosztowały, słuchajcie, że mówię, jakieś przeceny były w ogóle. Glitz plus Glimmer, Holiday Collection, set of two placemats. I one były, już Wam mówię, teraz były za 2 funty, a wcześniej 10, czyli przed dziesiątką było coś jeszcze, więc kosztowały więcej niż 10, takie, a ja dałam funtów 2, także super.
śpieszę, czekajcie, ściągnę sobie buty, bo mnie palce bolą. Okej, okay. Zakupiłam sobie stanik. Co prawda go przymierzyłam i pod biustem jest super, ale miseczki mogłyby być większe. A jak przymierzyłam XL, to z kolei pod biustem mi strasznie odstawało, a miseczki były w miarę okej. Okay. Więc kurczę, wzięłam ten mniejszy, trudno, będę na takim ścisku, także tutaj jak ramionczka się poluźni, to tak fajnie nawet trzyma biust, no ale mówię, są takie małe te miseczki. I to jest rozmiar L, New Balance 1299, taki sportowy, ja chciałam właśnie, bo ja strasznie teraz ostatnio się zaniedbuję, w sensie, że chodzę bez cycków, więc taki chociaż sportowy, żeby było wygodnie, bez żadnych fiszbin. No i tutaj kosmetyczne perełki są tylko trzy, zakupiłam jeszcze wodę, jakaś taka woda. Wygląda trochę jak mleko, ale to jest jakaś woda do picia, więc spoko. I wzięłam nam puszkę do pracy chyba, chociaż się zastanowię, bo ładna, podoba mi się. I szkoda, że nie było, słuchajcie, na trzy od razu, czyli na cukier, kawę i na przykład tam herbatę, czy coś tam, bo bym wzięła. A tak to była tylko ta i ona była, słuchajcie, za 70 pi z 6, a regularna 12 rzekomo, nie wiem gdzie 12. Taka jakaś metka, nie znam się, ale 12 funtów na pewno bym za taką jedną puchę nie dała, absolutnie. Rzecz kolejna, krem, słuchajcie, co jest śmieszne. Ja ostatnio go patrzyłam i go chciałam zakupić, on był dość drogi, bo teraz ja dałam 2,50, jest napisane, że spray broken, ale ja sprawdziłam, czy on się odkręci i normalnie, czy wyleci. No i tak, wyleci i jest bardzo fajnym kremem i on kosztował, słuchajcie, zaraz wam spróbuję powiedzieć, może 10, nie widzę tej wyżej. Tej regularnej. Taki możecie sobie sprawdzić. Tak wygląda. Skin Pharmacy i to jest Advanced Multivitamin Night Moisturizer. Taki kremik i widzicie, o, zepsuty miał ten cypelek. Jakbym była świnią, zdjęłabym tam z opakowania, które było, ale widzicie, ja sobie tutaj odkręciłam i spokojnie będę go jakoś tak, wiecie, w ten sposób wydobywać z puchy. Mam nadzieję, że wyjdzie. I dwie rzeczy, jakie zakupiłam. Jeżeli chodzi o olejki, ja wam pokazałam tam wszystko to, co wynalazłam. Na takiej krótkiej przebiteczce. Ale z tego wszystkiego wybrałam dwie rzeczy. Wybrałam te dwie rzeczy, sprawdziłam sobie w necie, online i one mi się wydawały najbardziej takie kuszące. I to jest Liftox numer 1 Eye Care. Christian Breton Liftox. Tak to wygląda. Takie opakowanie. I z tego Christian Breton wiem, że są właśnie dość drogie te rzeczy, więc zobaczymy. No, dajcie znać, czy któraś z was miała, ma, używała, używa i co sądzicie. Także ja zakupiłam pierwszy raz. O, taka ampułeczka, słuchajcie. No może być dobre, ładnie to wygląda, ładnie zapakowane. Dość tak ekskluzywnie znowu. Tak o, widzicie? Taka ampułka. No i zobaczymy. Teraz już mam makijaż, więc dzisiaj już nie. Fajnie tak pachnie. Będzie fajne, bo orzeźwiające, bo jest zimna kulka. Więc zobaczymy. Dajcie znać, czy któraś z was miała, używała i co może o tym powiedzieć. Ja dopiero sobie będę testować, oczywiście z moimi wszystkimi lampami, które używam. Każdego dnia. Dzisiaj nie używam tylko tej z tymi kulkami. Użyłam tylko tej naświetlanej, także później nałożyłam makijaż, więc dopiero wieczorem sobie to zrobię. I też użyję sobie tego właśnie multivitaminowego kremu. A to co kupiłam, coś z Ganique, nie wiem jak się to pisze. Nie wiem jak się to pisze, nie wiem jak się to czyta. 100% Argan Anti-Age Multi Oil. Takie coś, nie wiem czy znacie, powiedzcie mi. I tutaj są kluczowe jakieś składniki, to jest argan, sunflower, czyli słonecznik i rose hip, co to było, bo zapomniałam. Sprawdzę to wam powiem, nie pamiętam. W każdym razie, o. No, w każdym razie coś takiego i zobaczymy jak się spisze. Cena to regularna, nie przepraszam, nie regularna. Cena za 100 ml to prawie 3 dychy, czyli 26,65, a ja dałam 7,99. Także tak to wygląda, już otworzymy sobie i zobaczymy jak to wygląda w środku. No i mamy tutaj buteleczkę. Taką, sprawdźmy zapach. O, pipetka. Zapach spoko. Tam było coś jednego i się tak przyczaiłam. Dobrze, że skład przeczytałam.
Chociaż nigdy tego nie robię, ale robię to, wiecie, kiedy? Wtedy, kiedy, kurczę, boję się, żeby nie było geranium, bo w większości przypadków tych takich naturalnych, z naturalnymi składnikami kremów, serum i tak dalej, często jest geranium, a ja tego już nie zniesę. To było na tyle i teraz może za chwilę zobaczę, zrobię sobie tylko kawcie i przejdę może z Wami do przepisu, który chciałam dla Was przygotować. Tylko się zastanawiam, czy go połączyć z vlogiem, czy go zrobić oddzielnie, jako, kurczę, taki, wiecie, gotuj zagon, czy tam, jak to było, zagon w kuchni, nie wiem, już nie pamiętam, sprawdzę. No, to się zastanowię, czy tylko urywki Wam pokażę, a nagram go całkowicie oddzielnie jakby. Także to, no i co? No i to by było na tyle. Nie wiem, pewnie to będzie bardzo krótki vlog, więc w sumie mogłabym Wam ten przepis wrzucić, ale wtedy będzie taki miks, będzie taki trochę pomieszanie z poplątaniem, a ja bym chciała, żeby był sam przepis. Chociaż sprawdzę, czy tam to było samym przepisem, czy też z vlogiem. Jak z vlogiem, to nagram z vlogiem, a jak samo z przepisem, to zrobię sam przepis. Także na chwilę się rozłączam, kuknę, jak tam było to nagrane i się za chwilę do Was odzywam. No i dobrze, robaczki, tak patrzę, czy mam tu wodę. Mam wodę i zrobimy sobie kawcie. Tak, tutaj nie patrzcie w koło, nie ma co. Czekajcie, czy to mi się zmieści, muszę to zdjąć. Chyba muszę zdjąć. Czekajcie, wyjmę sobie to. Sadzam, cały czas mi się to świeci, powinnam chyba przefiltrować wodę, ale nie mam tej takiej tabletki. Wiecie, o co chodzi. No, więc muszę zakupić. Co my tutaj wybierzemy? Weźmiemy właśnie sobie, wypróbujemy coś, nie, na pewno nie dekaf. Americano, to jest Walia. Nie wiem, słuchajcie, co to jest, czy to jest kawa chyba, nie? No, zróbmy. To chyba kawa, bo co innego, jak nie kawa. No i dobra, zrobimy sobie kawcie. Tu karteczki. Ja wszędzie mam karteczki, bo ja wszędzie coś zapisuję, zanotowuję. Okidoki. Jeżeli chodzi o mleko, to użyję sobie normalnego. Nie będę używać tego chyba tutaj do tych kaw, bo to jest takie te małe raczej. Czyli jego nie będzie dużo. No, dawaj, słyszycie jak głośno w ogóle? 100% Kolumbian. No, powiem Wam, że herbata była tutaj, ta z Twinings, ta taka Fruit Fusion, coś takiego. Naprawdę, naprawdę była, no, pyszna. Po prostu pyszna. O, właśnie z tych herbat Twinings. I tu jest jeszcze English Breakfast. I chyba to wszystko, jeżeli chodziło o herbaty. Jeszcze jakaś taka jest. Jacobs, to następnym razem. Tą kojarzę w ogóle ze sklepu. One teraz w Tesco są przecenione, ale pachnie kawą. Przecenione były teraz właśnie, o, no. Tylko, że taka jasna, fajnie zmielona, taka, co ja lubię. Ja lubię te takie bardzo miałkie, takie bardzo drobniutko zmielone. To powiem Wam właśnie, że jest za 3,50 taka duże opakowanie. Ej, zobaczcie, ile tej kawy. Ale ona jest z mleczkiem. Pierwszy raz ją widzę. Także zaraz jeszcze raz Wam dam napis. Napis, nazwę. Robimy sobie kawcie. Pewnie było głośno, także przepraszam. Ale no tak już chodzi mi ta maszyna. Bym musiała kupić nową, ale szczerze mówiąc, to mam na razie inne cele, plany i wydatki. Nie wiem, skąd ta pianka. Ona jest ta czarna, nie widzę tu śmietanki, więc nie wiem, czy ona się po prostu spieniła. O, tak ona, jak to było? Gevalia. Cokolwiek to znaczy, nie znam, pierwszy raz widzę na oczy. Nie będę dawać tej, zobaczcie, ale to jest taka duża kawa. Oj, chyba przesadziłam, słuchajcie. Taka aż duża, może nie będzie moc, nie wiem. No taka kawa, jak mnie postawi w robocie na nogi, to kuźwa, powiem Wam, że do jutra tam chyba będę w robocie. No dobra, w każdym razie tak się zrobiła. Ja sobie dodam teraz mleko, dodam sobie bitej śmietany i cukru. No i zobaczę, jak tu z czasem stoję i czy ten przepis zdążę Wam pokazać. Jak tak, to pokażę Wam go, myślę, że raczej we vlogu. No, a tu stoi jeszcze moja ninja z wczoraj, bo robiliśmy smoothie. O właśnie, jeszcze mam resztkę smoothie, ale to dzieciom zostawię. No, a tu kto? Cześć! Cześć! Daisy! Widzicie? 14:07. Cześć, kochanie! Co ty tu chciałaś? Przychodzi ona zawsze, przychodzi tu do panci, tak? Moje koty, kochane. A tu zazdrośnik, tak? Ojej! Lalo? No, Lala zazdrosna. O, tu Daisy. Tak? Kto to przyszedł tu? Zazdrośnik jesteś? Tak? No, powiedz coś. Lalo, powiesz coś? Co? Lala. No jesteś, tak? Powiem, że jesteś. Jak bardzo?
Jak bardzo zazdrościsz? Śmierdzą mnie. Patrzysz na Daisy? Tak? Nie wolno drapać szafek. A ty co, królowa, nie? Królowa jesteś, tak. No dobra, bo ja tak się będę bawić z kotami, to na pewno mi czasu zabraknie. Tutaj właśnie buty zostawiłam, zaraz muszę wynieść. No dobra, lecę po mój przepisznik i spróbujemy sobie wykonać ten przepis. Także zaraz się słyszymy.